Jojojo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wideo. Tym razem zaczynamy serię z otwieraniem skrzynek. Pierwsza skrzynka do otwarcia w tym tygodniu. Raz w tygodniu będę robił taki opening, czyli powiedzmy w weekendy zawsze. W niedzielę będę wrzucał te filmiki, w niedzielę opening będę robił. No i raz w tygodniu tylko dlatego, żeby po prostu za dużo kasy w to nie ładować. Na chwilę obecną mam 46 skrzynek do otwarcia. Jedna naklejka, Virtus Pro Katowice, którą mogę nakleić na jakąś broń. No i kontrakt broni. 48 przedmiotów minus 2 to jest 46 skrzynek do otwarcia. Mam tutaj oczywiście różnych operacji. Phoenix, tutaj jest Breakout, Vanguard, chromy gdzieś też były, łowca, był też jakiś chrom jeszcze, jest chroma. No i nie wiem co tutaj wybrać na pierwszy rzut. Weźmiemy sobie coś z tego, weźmiemy sobie, no niech będzie Gaben, daj mi coś dobrego z tej skrzynki. Jeżeli nie, no to trudno. Czekajcie, w ogóle właśnie z chroma mam tylko jednego, nie? No, dokładnie, jednego chroma, więc może otworzymy sobie skrzynka łowcy. Tak. Jednego chroma mam, czyli otwieramy chroma. Niech już będzie. Musimy kupić klucz. Kup jeden klucz, 2.30. Autoryzuj. Użyj klucza. No i dobra, słuchajcie. Co możemy tu wylosować? Na pewno kosę. Mam tu Gaila, fajnego awupka. Carter, Akacz. Ja najbardziej bym się ucieszył z Akacza na pewno. No ale co? Jest Grotto, może być Grotto, zobaczymy. Panie Gaben, poprosimy o dobrą giwerkę. Uwaga. 3, 2, 1, lecimy. MP9 Deadly Poison. Przyjemny skin, trzeba przyznać. No nie jest to coś wspaniałego, ale zawsze jakiś fajny skin jest. Dobra, wyposażenie. Sprawdzimy sobie. No właśnie. To jest na PM-ach. Tutaj. Deadly Poison, ślady używania. Czyli jeden z tych najniższych tutaj skinów, ale mi się podoba. Za pustynny wicher zamienimy. No i co? Co mogę powiedzieć? Zapraszam Was na następny tydzień. W następnym tygodniu inna skrzynia. Możecie mi pisać w komentarzach, z jakiej operacji mam otworzyć, bo najwięcej mam z Vanguarda. Z Vanguarda mam bardzo, bardzo dużo i z Feniksa parę też. No do usłyszenia następnym razem i nie zapomnijcie zlajkować, skomentować tego filmiku. Do następnego razu. Pozdro. Trzymajcie się. Na razie.